Witajcie, kochani. Jako dzieci Boga zatrzymujemy się przy słowie Boga. Ono ma moc nas prowadzić, ono ma moc nas uzdrawiać, ono ma moc nas pouczać. Dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Marka. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był, w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź tak, że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On powstawszy zgromił wicher i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście, jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: kim on właściwie jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Drodzy, chciałabym was zaprosić, abyśmy dzisiaj usłyszeli te dwa bardzo ważne pytania Jezusa. Czasem czujemy się jak mała łódeczka na wielkim oceanie wzburzonym, wokół tylko fale, wicher i ciemność. A Jezus nas pyta: czemu się boisz? I pyta nas: czemu masz małą wiarę? Zadajmy sobie dzisiaj to pytanie, usłyszmy je. Czy jesteś człowiekiem małej wiary? Czy boisz się? Czy jesteś bojaźliwy? Czy ja jestem człowiekiem małej wiary? Czy jestem bojaźliwa? I ja muszę dzisiaj odpowiedzieć: tak, jestem człowiekiem małej wiary, jestem bojaźliwa. Prośmy Pana o miłosierdzie wiary, o miłosierdzie odwagi, abyśmy tak jak w historii Kościoła miało to miejsce wiele razy. Ludzie najbardziej bojaźliwi mocą Boga przechodzili przez ogromne trudy zwycięsko. O to prośmy dzisiaj razem Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pokorna służebnico Pana, módl się za nami. Kochani, życzymy wam pięknego dnia. Módlmy się w rodzinie Zoomowej o wiarę dla siebie nawzajem, o odwagę, byśmy się nie bali, ale kroczyli za Jezusem. I pamiętajcie, proszę, że na kanale Mocni w Duchu Dzieciom jest bardzo ważny projekt Moja Biblia. Macie podlinkowany. Wysyłajcie szeroko do wszystkich dzieciaków, które znacie. Pięknego dnia.